Dobry wieczór Państwu. Po remisie z mistrzem Hiszpanii czas na drugi krok w kierunku futsalowej elity. Na spotkanie gospodarzy tego turnieju Anderlechtu Bruksela z rekordem Bielsko-Biała zapraszają Państwa Piotr Szymura i Rafał Kędzior. Ale znów muszę przerwać, bo tutaj realizatorzy już przygotowali nam skład, a więc przedstawmy na początek Anderlecht, a więc gospodarze. Natomiast w nastrojach rekordu Bielsko-Biała na pewno prawie wszystko, jak już widzę, będzie się zgadzało. Stefan Rakic, przechwyt piłki, jest zagranie do Zastawnika. Mikołaj Zastawnik szybko to zrobił i Sarmiento, a więc reprezentant Argentyny w ostatniej chwili. Błyskawicznie do Gustavo Henrique, ten jednak prosto pod nogi rywala. Będzie niebezpiecznie, ale w bramce rekordu oczywiście Bartek Nawrat. Mateusz, teraz będzie szansa na szybszy atak. Mateusz wyłożył do Zastawnika, ten strzela w Sarmiento. Jest też doping od licznej publiczności z Polski. Rakic i znów Sarmiento. Zadowolony z siebie bramkarz Belgów wybronił naprawdę trudny strzał. Rakicza. Jeszcze raz Rakic, Sarmiento, Mateusz i broni Sarmiento do spółki z Rangelem. Państwo pewnie taką drużynę z Belgii, Halego Igno, i to jest kontynuator tej tradycji. A teraz Rangel z rzutu wolnego. Rangel strzela, Rakic pomógł i jedziemy z kontrą. Mikołaj Zastawnik, Panes i broni Sarmiento. Nie ma teraz zbyt wielu opcji gracz rekordu, ale jest Paweł Budniak przytrzymywany, faulowany był w tej sytuacji. Dobrze, dobrze zblokowany Darlan. Uwaga, teraz mieli dobrą pozycję, ale znów w bramce fruwa Bartek Nawrat. Teraz troszkę wyrzucony rywal. Uwaga, odbija Nawrat po raz pierwszy i po raz drugi. Podwójna, dobra interwencja bramkarza mistrzów Polski. Nie oglądaliśmy bramek, podobnie jak wczoraj do przerwy w rywalizacji rekordu z Anderlechtem. No, zobaczymy, jak się ta druga połowa rzeczywiście potoczy. Wczoraj rekordziści rozpoczęli ją z mistrzem Hiszpanii najlepiej z możliwych, czyli zdobywając bramkę już po kilkunastu sekundach. Teraz raczej tego nie uczynią, bo to Belgowie rozpoczynają od środka tą drugą część gry. Zastawnik, on przechwytuje piłkę. Mateusz już blisko niego, Grela, ale imponuje mi spokojem ten zawodnik. Teraz Mateusz, gol! 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 I zaczynamy tę drugą część podobnie jak wczoraj. Oby skończyło się happy endem i zwycięstwem. Brawo dla mistrzów Polski. W takiej nomenklaturze informatycznej kopiuj w klej praktycznie akcja. Co prawda asystentem dzisiaj w tej sytuacji Mikołaj Zastawnik, ale znów popchnął po swoim prawym skrzydle Mateusz i takim, można powiedzieć, dość prostym uderzeniem pokonał Sarmiento. Ctrl-C, Ctrl-V, bramkę rekordu będziesz miał, można powiedzieć. Zastawnik świetnie to zobaczył. Grelo przy tym wszystkim dobrym, co mówiłem na jego temat, to szybkość to nie jest jego główna do... Gustavo. Już tutaj liczył arbiter, musiał spieszyć się zawodnik rekordu. Tak, źle ta piłka zostawiona przez Mikołaja Zastawnika musiał... Teraz Panes. Panes do boku troszkę się wyrzucił, bo pierwszy kontakt był fenomenalny. Świetnie, z kolei teraz Rakic. Rakic, jest Mateusz. Mateusz, 2-0! Tak, tak, tak! 2-0 dla rekordu! Ale należała się ta asysta też Rakicowi. Będziemy chwalić tutaj Mateusza, bo to jest ktoś, kto ciągnie rekord w tym turnieju, szczególnie bramkowo. Ale jak to Mateusz nad dziecinną łatwością Rakic przeczytał. Dograł do Brazylijczyka, który jest w tym turnieju fenomenalny. Rakic nie pęka na robocie, wyskoczył przed rywali, wyczekał ten moment podania, a Mateusz między nogami Sarmiento podwyższa prowadzenie rekordu. Trzeba powiedzieć, że Sarmiento bronił tutaj w dużo trudniejszych sytuacjach, natomiast w tym momencie, kiedy Mateusz robi coś na pełnej szybkości, no jest, nie może sobie z tym sprytem i techniką Brazylijczyka poradzić. Kulić. Jest odegranie z dalszej odległości. Mają teraz szansę na wrat. Czujny między słupkami. Teraz blisko straty Brazylijczyk. Jest obok rywala Gustavo. Gustavo rusza prawą stroną. Zostawia piłkę Zastawnikowi. Zastawnik! Bardzo dobre uderzenie na ten bliższy prawy słupek Sarmiento. Pierwszy faul w tej części rekordu. Musimy uważać. Rywale mają rzut wolny. Spryt pewnie Grelo. Grelo strzela, bramka! Niestety. Tracimy gola przez głupią sytuację, niepotrzebną sytuację, ale też
No dziwnie ta piłka leciała w kierunku bramki na wrat. No pokazuje Michomarek, że jest niezadowolony bardzo z tego, że po tak głupiej sytuacji, bo to kompletnie niepotrzebne. Ale tak jak powiedziałem, przed samym uderzeniem, spryt, tylko spryt Grelo. Szybko zmieniony teraz Panes. Nawrat w kierunku Mateusza. Mateusz! To jest gol! Mateusz! Mateusz! Tak trzeba powiedzieć! Tak jest, albo tak jak napisali tutaj pewnie w protokole trzy razy. Ribeiro, Mateusz Ribeiro Ferreira. To jest ten zawodnik, który no z dużym prawdopodobieństwem, no oczywiście to jest futsal, 3:40 to jeszcze jest dużo, ale to na pewno absolutny bohater tego spotkania i on bardzo, bardzo przybliżył rekordzistów do awansu do Elite Round. Słuchaj, to jest taka sytuacja, w której jeżeli w futsalu liczyliby współczynnik expected goals, byłoby 0,0001, a on to zrobił. Mateusz Ferreira Ribeiro, rekord 3, Anderlecht 1, nastawnik. Odpalił w kierunku tego Elite Round już nikt rekordowi w tym sezonie nie odbierze. 4, 3, 2, 1. Rekord w Elite Round Ligi Mistrzów. To się wydarzyło. Ta maszyna miała wszystkie tryby naoliwione. Wszystkie działające w trybie mistrzowskim. I jest awans do kolejnej rundy. Jest radość w zespole rekordu. Rozmawiałem przed tym turniejem z trenerem Jusem Lopezem i powiedział, stać nas Piotrek na rywalizację z każdym w tym turnieju. Nie wiem tylko, czy na tak krótkiej przestrzeni, czy dzień po dniu, a rekordziści to pokazali. Dwa kapitalne, świetne spotkania z naprawdę wyśmienitymi rywalami. I to rekordziści dzisiaj, co bym pomyślał, już po dwóch dniach zapewniają sobie awans do najlepszej szesnastki w Europie. Losowanie grup fazy Elite Round 31 października, więc będą emocje. Później ta elitarna grupa jeszcze w tym roku, pod koniec listopada, gdzie trafi rekord. No teraz możemy się zastanawiać. Te marzenia się ziściły, a więc rekord wykonał robotę. Trzeba powiedzieć, polski zespół trzeci raz z rzędu na tym etapie rozgrywek. To jest też ważne, co wykonał wcześniej Piast Gliwice, co wykonał przed rokiem Konstra Glubawa. Mamy kontynuację, mamy punkty w rankingu. Idzie to naprawdę w dobrym kierunku. Fantastyczny mecz zespołu tak Mistrza Polski. Trzeba powiedzieć, bo ty przed tym meczem mówiłeś o miejscach w rankingu. No rekord najniżej sklasyfikowanym zespołem, a z tymi dwoma wyżej sklasyfikowanymi w pierwszej piątce tego rankingu i nie przegrał, no i dzisiaj wygrał.